Witajcie moi drodzy. Dzisiaj robimy taką bardzo małą instalację, ale stwierdziłem, że warto ją będzie pokazać z tego względu, że będzie ona rozwiązywała pewien problem, który może się pojawić u wielu z Was. Instalacja będzie jednofazowa, ale jak jesteście ciekawi o co chodzi, to bardzo gorąco zapraszam na odcinek. Lecimy. Jesteśmy w piwnicy, jak widać nie jest za wysoko, stara bakelitowa płyta jeszcze tutaj, tak, tablica rozdzielcza, tu się gdzieś będziemy łączyć z tą jedną fazą, z jednym wiktronem 8 kV, czyli 6,4 kW mocy czynnej ciągłej. No i co, musimy tu gdzieś sobie wyjechać jakimiś rurkami RL naokoło, pojechać do pomieszczenia kotłowni, gdzie będzie wisiał wiktron, bo generalnie problem dotyczy pieca, który tutaj ogrzewa budynek, a niestety sytuacja jest taka, że tutaj bardzo często zanika zasilanie z Tauronu. No i sytuacja jest taka, że nawet UPS-y, które są zainstalowane, nie są w stanie zareagować na zaniki, na zmiany napięcia, na jakieś skoki dziwne i powoduje to tyle, że UPS nie zareaguje i piec się wtedy wyłącza. No a jego uruchomienie oczywiście trwa i tak dalej, jest problem. W związku z czym jedynym ratunkiem tutaj stała się instalacja właśnie na Victron Energy. Także montujemy jeden falownik właśnie o przedmiotowej mocy. Docelowo oczywiście będzie system rozbudowany pewnie pod trzy fazy kiedyś tam, prawda, po to, żeby cały dom zasilać, natomiast na chwilę obecną tylko i wyłącznie piec. Więc jakby, wiadomo, piec pobiera w okolicach 1 kW, stąd też no, falownik mógł być mniejszy, no, ale ponieważ już jest to przyszłościowe, to montujemy od razu taki, żeby później tylko dołożyć dwa kolejne i żeby to mogło funkcjonować. Bierzemy się za robotę. Ty mnie tu nie migaj. No dobra, to drogi kablowe ułożone, przewód wciągnięty. Za chwilkę bierzemy się za wieszanie falowniczka. Dobra, Madiko. Nie wytarka. 8 kołków. Dobra, to jak widać, falownik wisi, mamy rozdzielniczkę taką malutką, tak, z jednym zabezpieczeniem tylko, bo to tylko ten piec Beretta, widać, tak,
to będzie podpięte, bo tym ma to sterować. No to wieszamy cerbo, wyświetlacz i podłączamy do systemu. No i dobra, elegancko opalamy już kabelek, taki krótki, do falownika i do fiuza. Przewody od serwa poprowadzone, oczywiście roboczo, ale jest. I zaraz będziemy podłączać. No i przeniesiemy baterię, która będzie tutaj oczywiście leżała na palecie, bo to jest jednobateryjna instalacja, jeden moduł tylko USB 5000. Także to go sobie umieścimy pod falownikiem, przewodami zepniemy, no i będzie można wytestować, czy to wszystko rusza, czy działa tak jak potrzeba. Okaże się, czy wszystko jest ok. Także za chwileczkę do Was wracam. No dobra, to wstawiamy bateryjkę tutaj na palecie i podłączamy. Zobaczymy, czy nam wystartuje. Dobra. Dawaj ją. Okej. Mamy jednostkę. No dobra, to mamy podłączone, zobaczymy, czy nam wystartuje. Bateryjka naładowana. No już jest, że pies napięcie nawet dostał. Załączony, dobra, elegancko. Pies na off-gridzie, bo tu przecież eska zostanie jeszcze niepodpięte do Tauronu, także widzimy, że pies tam poszedł z tego, z samej baterii, bardzo ładnie. Niech się nam wzbudzi cerbo. Będzie można go pokonfigurować. No i system będzie można oddać do użytku. No, ładnie. No i dobra, system uruchomiony, roboczo, bo roboczo, ale działa. W tej chwili jesteśmy z baterii, 16 W pobiera nam ten oto piec, który tutaj mamy. Możemy sobie zsynchronizować z siecią. Podniesiemy, za chwilkę wykryje nam napięcie na sieci. Falownik się wtedy zsynchronizuje, będzie doładowywał oczywiście baterię. No a w razie braku oczywiście piec funkcjonuje, już to zdążyliśmy sprawdzić. Bardzo ładnie się nam przełącza na pracę wyspową, także jak widać Wiktor bije na głowę każdy jeden UPS, który by tu był. O, właśnie się zsynchronizował. Tutaj tak jak widzimy w tej chwili, ładuje nam z sieci. O, jest ograniczony w tej chwili tylko do 8 amperów, bo to jest zasilane z jednej fazy na cienkich przewodach z drugiej strony, więc też nie przesadzamy. 1,6 kW do 1,7 maksymalnie i to nam wystarczy w zupełności. I przełączamy się teraz na wyspę, zrzucając po prostu bezpiecznik. Uwaga! Tyk! I pracujemy na wyspie bez żadnego najmniejszego problemu. Także jak widać, wszystko bardzo ładnie
funkcjonuje. Słuchajcie, ja nie przedłużam. Jeśli Wam się podobał materiał, to bardzo proszę o łapki w górę, liczne subskrypcje, komentarze, czyli to co zawsze. Jak chcecie, możecie wspierać kanał, przyciskiem wesprzyj. No i oczywiście piszcie, dyskutujmy, czy system fajny, czy nie fajny, czy macie podobne problemy, bo wtedy Wiktor jest do tego idealny, żeby je po prostu porozwiązywać. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do następnego, cześć!